Dzień dobry, Piotr Żmuda, telewizja Idź Pod Prąd. Znajdujemy się na sali treningowej Mosiru w Ząbkach, a moim Państwa gościem jest Łukasz Janik. Łukasz Janik jest wielokrotnym mistrzem polskim w boksie, jest także dwukrotnym pretendentem do tytułu o mistrza świata, ale także jest chrześcijaninem. Łukaszu, dlaczego boks, dlaczego ta dyscyplina sportu? Znaczy to boks akurat został, że tak powiem, wybrany z może mojej ciężkiej sytuacji materialnej w młodym wieku. Ja byłem biednym chłopcem pochodzącym z takiej rodziny wielodzietnej, mam trójkę rodzeństwa i ojciec był alkoholikiem, więc bardzo wielu rzeczy mi w życiu brakowało. I sport to było takie miejsce, gdzie mogłem tak naprawdę być lepszym w czymś od rówieśników, bo często byłem wytykany palcami, wyśmiewany, że czegoś po prostu nie miałem takiego jak wszyscy dookoła. I boks to było takie przypadkowe, że tak powiem, losowe, bo wcześniej w szkole dowiedziałem się w 8 klasie od kolegów, że jest gdzieś na sali mechanika, są treningi boksu. Poszedłem pierwszy trening i tak zostałem. Miałem dobrą zawsze koordynację ruchową, byłem dobry w innych takich dyscyplinach sportowych, bo chodziłem do szkoły podstawowej sportowej w Jeleniej Górze, skąd pochodzę. No i po prostu szybko złapałem taka chęć w rywalizacji i to, że nigdy nie odpuszczałem, bo miałem mocno taki wyrobiony charakter do tego właśnie, by walczyć od początku swojego życia o siebie. No i szybko były sukcesy i tak naprawdę przez 8 lat kariery amatorskiej byłem 7 razy mistrzem Polski w boksie olimpijskim, raz jeszcze mistrzem Polski w Oyama Karate i później podpisałem kontrakt zawodowy i no, na zawodowstwie stoczyłem 32 pojedynki, 28 wygrałem, 2 razy walczyłem o mistrzostwo świata, byłem pretendentem do tytułu mistrza świata IBO w 2013 roku w Nowym Jorku w Madison Square Garden, tam gdzie walczyły największe światowe sławy tego boksu, Muhammad Ali czy Mike Tyson. W 2015 roku boksowałem jeszcze o mistrzostwo świata w WBC w Moskwie. W 2013 roku przegrałem po 12 rundach 2-1 na punkty. Wiadomo, że na wyjeździe jak się nie znokautuje przeciwnika, to bardzo ciężko jest wygrać. Samo to, że było 2-1, to już taki był troszkę, można powiedzieć, ukłon w kierunku tego, że jednak ten pojedynek nie był przeze mnie przegrany. No ale tak jak powiedziałem, boks to biznes i tak to wyszło, tak? Mhm. Tak jak na wstępie wspomniałem, byłeś dwukrotnym pretendentem od tytułu walki o mistrza świata. Miałeś na pewno wiele także finansowo, także na pewno to dobrze wszystko się układało, ale czy wszystko jak gdyby w życiu się układało, czy wszystko było pod kontrolą? Na początku, gdy przez wiele lat, bo praktycznie 20 lat wyczynowo trenowałem sport, więc tak jak powiedziałem, przez pierwsze 8 lat kariery amatorskiej, gdy nie było z tego dużo pieniędzy, nie były moje walki pokazywane tak w telewizjach, czy na Eurosporcie, czy na Polsacie i nie byłem tak mocno rozpoznawaną osobą, to nie było też dużych pieniędzy z tego aż takich, więc cały czas miałem taki głód osiągnięcia w wyniku sportowego. Gdy już byłem zawodowcem, pierwsze 2 lata boksowałem w Sauerlandzie, to jest grupa zawodowa niemiecka, to jeździłem też dużo do Berlina, Jeleniej Góry, bo skąd pochodzę. Później było tak, że podpisałem kontrakt już tutaj tylko i wyłącznie z Andrzejem Wasilewskim, z grupą Knockout Promotion i gdy przestałem tak jeździć co tydzień Warszawa, Jelenia Góra i zostałem tutaj i byłem, można powiedzieć, obcym w obcym mieście i byłem już rozpoznawaną osobą, to zaczęły przyklejać się do mnie osoby takie, no, które gdzieś w pewnym momencie zaprosiły mnie do Mariotu na 40 piętrze, gdzie tam bawiły się elity i zaczęła się w moim życiu, że tak powiem, równia pochyła w dół. Gdy zacząłem w pewnym momencie swojego życia no, mocno imprezować i też miałem taki moment syndrom biednego chłopca. Ja byłem obwieszony cały złotem.
Nie chcę za bardzo mówić o sobie tego, co było z tamtego czasu, bo to teraz na dzień dzisiejszy nie ma dla mnie większego znaczenia, tak? Staram się tylko i wyłącznie wykorzystać tą w miarę jakąś swoją popularność i to, że jeszcze ludzie mnie rozpoznają nieraz na ulicach, że ludzie pamiętają mnie. Jednak to środowisko sportowe pamięta, że był taki człowiek jak Łukasz Janik i teraz staram się to wykorzystać tylko po to, by głosić Słowo Boże, bo jestem wojownikiem Chrystusa i to jest dla mnie coś najpiękniejszego. Nie można porównać żadnych osiągnięć życiowych, cielesnych do tego, co daje tak, chodzenie w Duchu Świętym. Bo co z tego, że zdobędziemy cały świat, jeśli doznamy straty na własnej duszy, bo nic człowiek nie jest w stanie dać za własną duszę. Dokładnie. Właśnie wspomniałeś, że jesteś właśnie chrześcijaninem, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Niewielu jest sportowców, którzy tak publicznie o tym mówią. A jak się zaczęło poznawanie Chrystusa? Co takiego przeważyło, że zainteresowałeś się Pismem Świętym, zacząłeś się interesować osobą Jezusa Chrystusa? Muszę tu jeszcze wrócić do tego momentu tej równi pochyłej w dół, gdy zacząłem już tak lecieć, gdyż powiem tak, że diabeł po prostu chwycił mnie w swoje sidła i leciałem byłem w takim wirze, który po prostu ciągnął mnie w dół, gdy zacząłem mocno imprezować w pewnym momencie, gdzieś zacząłem ktoś mnie poczęstował kokainą, potem później był szybki seks, panienki i to wszystko tak jakoś się łączyło w całość. Po prostu zacząłem nadużywać za dużo rzeczy, które nie były dobre i byłem już później mocno, że tak powiem, w to wkręcony. I w 2015 roku, po drugiej walce o Mistrzostwo Świata, gdy zarobiłem praktycznie za walkę 500 000 zł, to był taki już naprawdę moment mojego życia, że za dużo miałem pieniędzy, za dużo fałszywych ludzi wokół siebie, bo duże pieniądze przede wszystkim przyciągają fałszywych ludzi. Bardzo dużo ludzi dąży za czymś. Ludzie pragną, nie wiem, kupić sobie nowe mieszkanie, nowy samochód, nowy zegarek, kobiety szpilki, czy wylecieć gdzieś na jakieś wakacje ekskluzywne, tak? Okej, i to dążenie do tego daje motywację. Ta motywacja napędza ludzi do tego, by nie patrzyli może nawet na to, co gdzieś jest więcej w życiu, tylko klapki mają na oczy i się ukierunkowują na to, co chcą osiągnąć. I gdy uda im się to osiągnąć, jest szczęście, jest radość, są zdjęcia na Facebooku, na Instagramie, gdzieś tam jakieś chwalenie się czymś, ale po jakimś czasie przychodzi taka pustka, tak? I człowiek tak naprawdę cały czas musi mieć jakąś nową motywację do tego. U mnie to były walki na przykład, tak? Bo tych jednak walk zawodowych miałem 32, ale w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, zacząłem mocno imprezować, to uzależniłem się od takiego życia i w 2015 roku, pół roku praktycznie po przeżyciu, po tej walce moją Mistrzostwo Świata, wyjechałem do Dublina, by odbudowywać, że tak powiem, formę po tym, jak ją straciłem, gdy zarobiłem bardzo duże pieniądze i zacząłem mocno imprezować. To w Dublinie przeżyłem pierwsze co. Od tego się zaczęło tak wszystko walić. Przeżyłem sepsę. 2 tygodnie byłem w śpiączce, bo przetrenowałem się. Pojechałem tam po ostrych imprezach ostro trenować. I na przestrzeni 2 tygodni zrobiłem 20 treningów. W poniedziałek rano przebiegłem 11 km 45 minut. Od razu po biegu wskoczyłem do basenu. Jeszcze godzinę pływałem. Wieczorem zrobiłem 2-godzinny trening bokserski. Czułem się naprawdę świetnie, wyśmienicie. Miałem już naprawdę mocną formę. To był 20 i 19 trening w przestrzeni 2 tygodni. Położyłem się spać, a następnego dnia rano, gdy kolega przyszedł po nocy, u którego byłem właśnie w Dublinie, zastał mnie w łóżku zwijającego się z bólu w swoich wymiocinach. Zwiózł mnie do szpitala. Ja pamiętam tylko, jak siedziałem na kozetce i ból rozsadzał mi głowę. I zacząłem krzyczeć po noc, zacząłem się telepać, czego już nie pamiętam. Spadłem z tej kozetki i już nie oddychałem. Leżałem tylko i serce pracowało. Lekarz, gdy się wybudziłem po 2 tygodniach, powiedział, że moje mocne serce i ilość tlenu w mięśniach, bo im większa wydolność, tym człowiek ma więcej tlenu odłożonego we krwi i w mięśniach, spowodowało, że zanim mi ten tlen podłączono, to serce, które pracowało mocno od sportu, pompowało tlen z mięśni do mózgu. Teraz wiem, że żyję dlatego, że Pan tego chciał, ale wtedy było to, tak powiem, wytłumaczone, że tak powiem, z punktu fizjologicznego, tak, przez lekarza. I 2 tygodnie byłem w śpiączce, to tak bym po prostu spał. Żadnego większego takiego odczucia to we mnie nie wzbudziło. Obudziłem się 2 tygodnie później
dwa tygodnie kolejne zostałem na wszelkich badaniach. Po miesiącu czasu, gdy wyszedłem ze szpitala w Dublinie, wróciłem do kraju i miałem taki zwyczaj na początku roku zawsze, żeby robić bieg na Śnieżkę. I to wyszedłem z swojej urodziny, to było 17 grudnia, więc około 3 tygodni później, już w następnym roku, w 2016 roku, w styczniu, na początku stycznia, wziąłem samochód, pojechałem do Karpacza, bo tak jak mówię, pochodzę z Jeleniej Góry, zostawiłem auto w Karpaczu, zrobiłem bieg na Śnieżkę i gdy zjeżdżałem autem w dół, zemdlałem. Ja nie wiedziałem, co się stało. Obudziłem się za 2-3 dni w szpitalu. I nagle się dowiaduję, że spowodowałem wypadek, że gdzieś tam zjechałem, uderzyłem w jakiś samochód. Na szczęście nikomu krzywdy nie zrobiłem. I gdy się wybudziłem na trzeci dzień, nic nie wiedziałem tak naprawdę, nic się tak samo, po prostu obudziłem się. I mniej więcej za 2 miesiące miałem taką samą sytuację, bo wróciłem do treningu, wszystko się tam zaczęło układać. Wziąłem drugi samochód, pojechałem do Karpacza, zrobiłem drugi bieg. Taka sama sytuacja, budzę się w szpitalu, tylko drugim razem to nawet nie uderzyłem w żadne auto, po prostu zjechałem do rowu, tak? Ale nie wiadomo było, czym to było spowodowane. No ale wtedy, gdy już tak naprawdę moje zdrowie zaczęło się walić, później to był najgorszy moment w moim życiu, bo jeszcze wtedy miałem dużo bardzo pieniędzy po tych walkach i tak dalej, bo jeszcze też miałem wcześniej sponsorów, kontrakty i to naprawdę miałem dużo za dużo, i wokół siebie miałem mnóstwo fałszywych ludzi, którzy mnie zachęcali i tak naprawdę imprezowali ze mną, przychodzili i tak dalej. No nie mogę też tak zwalać na nikogo, bo to przede wszystkim wiadomo, że wina jest po mojej stronie, że wpuściłem, że tak powiem, taki styl życia do siebie, ale no tak to wyglądało, że 2016 rok to można powiedzieć najgorszy moment w moim życiu i gdzieś tam na imprezie ktoś mi kiedyś gdzieś skręcił kolano, zerwane zostały więzadła. Ja tego nawet nie pamiętam, bo obudziłem się dopiero później, bo już miałem... Później się okazało, że ja mam ataki padaczki pourazowej. Że po tej sepsie, te wypadki za kierownicą były spowodowane właśnie atakami padaczki. Później te ataki miałem, gdy nadużywałem różnych rzeczy. I w 2017 roku miałem operację na kolano, zerwane miałem więzadło przednie krzyżowe. Później miałem jeszcze jedną walkę ostatnią w swoim życiu, którą też przegrałem, bo dostałem poniżej pasa, a sędzia po prostu zamiast dać ostrzeżenie mojemu przeciwnikowi, no to mnie wyliczył i przegrałem walkę. No i była taka sytuacja, że gdy byłem we Wrocławiu w hotelu, dostałem ataku padaczki i ktoś, kto był ze mną, zamiast zawołać pogotowie, po prostu, nie wiem, wyszedł, zostawił mnie. I zamiast przyjechać do mnie pogotowie, przyjechała policja. Taka słynna ekipa z Wrocławia, która 2 tygodnie po tym, jak mnie zamordowała, to zamordowała Igora Stachowiaka. Taka była głośna sprawa w Polsce. I ta policja mnie tak skatowała, że przeżyłem śmierć kliniczną. Na trzeci dzień się dopiero wybudziłem w szpitalu. Może po tym ataku padaczki byłem jakiś nad wyraz, nie wiem, nadpobudliwy, może używałem tak brzydkich, niecenzuralnych słów, no ale policja od czego ma gaz choćby nawet, tak? Czy mogła mnie przyknąć gazem, czy w jakiś inny sposób mnie obezwładnić, a nie mnie tak skatowała, że ja się obudziłem na trzeci dzień w szpitalu, zobaczyłem, że wokół mnie są ludzie tacy w głębokiej agonii. I zacząłem wysypywać sobie cewnik, nagle wchodzi do jakiś lekarz do na salę i mówi: to pan żyje, pan się obudził. Wszyscy byli w takim ciężkim szoku. Ja blizny do dziś mam na rękach, tutaj miałem straszne blizny, rany pootwierane na nadgarstkach i na kostkach od kajdanek, no można powiedzieć tak. I obudziłem się, mówię, na trzeci dzień. No i to był, wtedy miałem 33 lata. To był czas taki, że gdy obudziłem się po tej śmierci klinicznej, ja wiedziałem, że już byłem gdzieś indziej, że byłem gdzieś bardzo daleko, że jestem po raz kolejny tutaj w ciele, bo specjalnie powiedziałem o śpiączkach i wypadkach, które też były kilkudniowymi śpiączkami, 2 wypadki i 2 tygodnie śpiączki przy sepsie, gdzie to było takie odczucie, jakbym po prostu spał. To nie wprowadziło do mojego życia jakichś większych zmian, jakichś odczuć takich, ale jednak śmierć kliniczna spowodowała to, że ja wiedziałem, że jestem tu po raz kolejny, że moja dusza już była gdzie indziej, że ja po raz kolejny jestem tutaj na ziemi, tak? No i zacząłem wszędzie szukać znowu Boga.
bo zawsze wierzyłem w Boga, ale nigdy nie wierzyłem w taki system kościoła, który się potocznie zna. Już tutaj nie chcę tutaj mówić nic, ale po prostu szukałem i kiedyś medytowałem na początku jakąś tam jedną medytację buddyjską przed tymi wszystkimi sytuacjami, o których opowiedziałem, ale pół roku po tej śmierci klinicznej, gdy szukałem Boga, medytowałem dwie medytacje buddyjskie i cały czas to robiłem codziennie, nic mi to nie dawało i po pół roku zrobiłem najważniejszą rzecz w swoim życiu. I tutaj każdemu zachęcam, kto mnie teraz słucha, żeby się zastanowił nad tym, co mówię. Wtedy do swojej bliskiej mi osoby powiedziałem tak, po prostu szczerze z serca zrozumiałem, że będąc chrześcijaninem jest mi, i zacytuję to, użyłem słowa wstydzę się i poczułem lekkość, tak? Powiedziałem, że wstydzę się, że mam 33 lata, nigdy nie przeczytałem Pisma Świętego, a przeczytałem tyle książek, czy to na studiach, czy podczas obozów sportowych, że medytowałem medytację, a nie poznałem się nigdy z historią Jezusa Chrystusa. I koniec cytatu. Gdy użyłem słowa wstydzę się, od razu poczułem taką lekkość. Tak jeszcze walczyłem się ze sobą, czy powiedzieć to, bo tak się, czy mi się uda przełamać, ale udało mi się przełamać, użyłem tego słowa. No i następnego dnia, gdy szedłem po ulicy, nagle nadprzyrodzona siła przeciągnęła mnie na drugą stronę jezdni. Gdy szedłem wzdłuż cmentarza na Powązkach, nagle coś pokierowało, pociągnęło moje ciało tak, że ja byłem świadomy totalnie, byłem totalnie trzeźwy, nie byłem po imprezie, nie byłem na kacu, a nagle moje ciało zaczęło robić coś, na co ja w ogóle nie miałem wpływu. Wszedłem, skręciłem w lewo, przeszedłem na drugą stronę drogi, skręciłem kilka kroków w prawo, obróciłem się i pod wiatą przystanku znalazłem Ewangelię według świętego Mateusza i pierwszy list do Koryntian. Takie są broszurki, tak, właśnie. I byłem tym zachwycony na początku, po prostu to, że moje ciało coś takiego po prostu zrobiło. Wiedziałem, że to była nadprzyrodzona siła. No ale wiemy, że diabeł tak szybko nie odpuszcza. Na początku przez jakiś czas byłem tym zachwycony. Byłem tak jakby tym ziarnem, które spada na skalistym terenie, że szybko wzrasta, ale nie ma żyznej gleby, by zapuścić korzeń, tak? Więc szybko gdzieś życie tak mnie znowu zakręciło, odpaliłem później trawkę, bo to diabeł mnie tak oszukiwał, tak, że trawka to jest naturalne, to jest od Boga, że to niby można i tak dalej. No i wyobraźcie sobie Państwo, że pół roku później, gdy jeszcze miałem dozór na nodze za te wypadki z Karpacza, bo to miałem te dwa wypadki w Karpaczu, miałem dozór na nodze, miałem godziny prac społecznych do odpracowania, Jelenia Góra dała mi godziny do odpracowania. Tutaj w Warszawie załatwiłem to na zasadzie dozoru, bo tam miałem kilka miesięcy do odsiadki i przez 5 miesięcy już nienagannie odpracowywałem ten dozór. I gdy trafiłem do szpitala po ataku kolejnym, gdzieś tam 23 października, to był 2017 rok, okazało się, że służba więzienna zawinęła mnie do kryminału, bo Jelenia Góra, absurd totalny, tak. Trafiłem później do kościoła takiego chrześcijańskiego, tak, Spichlerz, i moje życie zaczęło się zmieniać, bo od 4 lat ponad, to ja nie piję, nie ćpam, nie jaram już trawki też dłuższy, długi czas. Także jestem wolnym, można powiedzieć, człowiekiem, a od 2 lat, gdy zacząłem odczuwać taką chęć dzielenia się z ludźmi tym, co Słowo Boże wniosło do mojego życia. Zacząłem praktycznie 2 lata temu, nagrałem jakiś taki pierwszy filmik, dzieląc się tymi zapiskami z kryminału z ludźmi, tak? Bo ja się nie wstydzę Ewangelii. Jest ona mocą Boga służącą do zbawienia każdemu, kto uwierzy, tak? To sprawiedliwy dzięki wierze żył będzie. Sprawiedliwy, czyli usprawiedliwiony ze swoich grzechów, tak, dzięki krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to słowo tak już zaczęło żyć we mnie, że chciałem się dzielić z tym z ludźmi. No i tak jak powiedziałem, od 2 lat gdzieś tam coś nagrywałem, wrzucałem do sieci. Później zacząłem z misją Kerygma z kościoła Spichlerz jeździć po Polsce. W zeszłym roku to tak już mocniej zacząłem ewangelizować. Bardzo mnie tak zainteresowało, zwłaszcza ten czas, kiedy spędziłeś w więzieniu, bo rozumiem, że to był czas, kiedy zawołałeś do Boga i stwierdziłeś, że Chrystus jest Twoim Panem. Tak, to był w ogóle, na dzień dzisiejszy śmiesznie zasadne, ale to był wspaniały czas, tak? Bo, no, tak jak powiedziałem, Bóg ma poczucie humoru, bo gdybym ja tam nie trafił, ja bym nie znalazł czasu w swoim życiu,
żeby tak się skupić na Słowie Bożym. A to był moment taki, uważam, że gdy przyznałem się, że się wstydzę i to Pismo Święte pociągnęło mnie do siebie, a później odstawiłem to na bok, znowu wróciłem do tego życia w świecie, palenia trawki i tak dalej, to Bóg powiedział, że tak, tak i powiedz, to teraz pójdziesz tam i nie będziesz miał wyjścia. No i gdy siedziałem, to ja rano wstawałem, zaczynałem trening, robiłem 450 pompek, 750 brzuszków, 15 minut z walki z cieniem, po tym zaczynałem siadać przed Słowem Bożym i czytałem Pismo Święte. Reakcja była taka, że oni nic na mnie nie mówili, może ze względu na to, że jednak, że to się bali, że to widzieli, ale jeden miał dożywocie, także jemu to bez względu było na to, co by mi zrobił i tak by dożywocie miał, tak? Ale była taka raz sytuacja, bo jak czytałem to Słowo Boże, to tak sobie troszeczkę czytałem tak półszeptem takim, bo chciałem też służyć trochę to, tak? No i raz, jak miałem górne koje, jak to się mówi, łóżko, tak, to raz przywalił pięścią w dół, tak jakby w swoją górę, a w mój na to, na czym ja leżałem, tak. To jego sufit był moją podłogą, że tak powiem, ale raz tak zareagował. Ale tak to ogólnie nie mieli żadnych jakichś takich. Mnie praktycznie nie było, ja byłem wyjęty, ja byłem cały czas gdzie indziej, tak. A może właśnie tym treningami codziennymi, jednak tą moją taką karierą sportową nie wiedzieli tym, co się dzieje, to może no, jakiś respekt mimo wszystko do mnie mieli, a ja byłem odcięty. Ja byłem już tak w Panu, chciałem poznawać, studiowałem Słowo Boże. Dwukrotnie przyzrobiłem, dwukrotnie mówię, zrobiłem streszczenia, dwa razy przepisałem, a w sumie sześć razy przeczytałem to Słowo Boże, tak, Nowy Testament. No i zacząłem żyć, jak ja wyszedłem, to cały czas praktycznie cytowałem Pismo Święte. Później trafiłem do, mówię, takiej społeczności ludzi nowonarodzonych. No i zobaczyłem tak naprawdę, czym jest prawdziwe życie. Takie, to ciężko jest aż opisać, bo w świecie miałem praktycznie wszystko, co by chciał mieć każdy młody facet, tak? Ja miałem najpiękniejsze kobiety, jakie w ogóle są. Później najszybsze kobiety, miałem Rolexa Daytona 156 gram 18 karatowego złota, łańcuch 250 gram, tu 150 jeszcze miałem prawie 600 gram złota na sobie. Jeździłem przez jakiś moment Ferrari w 430, co prawda nie było moje, ale zdążyłem je rozbić. Miałem też samochody, co miały po naprawdę po kilkaset koni i to były też moje wtedy auta. Miałem sponsory, kontrakty, poza boksem zarabiałem też pieniądze z takich maszyn hazardowych, bo gdzieś tam kogoś kiedyś z kimś skontaktowałem i dostawałem pensję miesięczną po 10-12 tysięcy miesięcznie, palcem nie tykając. No to w pewnym momencie naprawdę miałem, na dzień dzisiejszy uważam, więcej niż potrzebowałem, a to powodowało, że ludzie mnie tak ostro, że tak powiem, wykorzystywali. A jeszcze od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że wylądowałem, tak powiedziałem, w Mariocie na 45. To była impreza, gdzie byli właśnie właściciele kasyn, byli też ludzie ze świata mediów i tam były paninki popłacane, piękne kobiety, które można sobie było wziąć, którą się chciało na pokój. Dookoła, tak, dookoła apartament na samym ostatnim piętrze w Mariocie są balkony dookoła, tam były pokoje, w tych pokojach się sypała kokaina. I można było sobie wziąć osobę, którą się chciało, na środku wielki fortepian. To wyglądało jak no, z teledysku od Snoop, tak, czy tam od kogoś. A mi się wydawało, że tak się bawią elity, bo tam było mnóstwo ludzi naprawdę znanych, takich ludzi ze świata mediów. A to był początek mojego końca. Ten takie osiągnięcie tego, co można powiedzieć, co by chciał mieć każdy młody facet, to było początkiem mojego końca. I nie chciałbym w życiu do tego wracać, tak? Bo to też nie jest tak, że wszystko przetańczyłem, bo zanim zacząłem tak ostro imprezować, to pierwsze co to kupiłem sobie 8000 mam ziemi, metrów ziemi z widokiem na Śnieżkę, naprawdę bardzo ładne tereny, taka moja emerytura, że tak powiem. Więc to nie jest tak, że może ktoś mi sobie myśli, że wszystko przetańczył, wszystko wydał i nie ma i teraz mówi nagle o Bogu. Nie, ja mam jeszcze naprawdę odłożonej ziemi tam u siebie w Jeleniej Górze i gdybym chciał wrócić do takiego życia, to wystarczy, żebym jedną z 8 działek sprzedał i mógł sobie znowu się pokupować różne rzeczy i wrócić do życia takiego, ale nie chcę, bo
Ja już żyję, lecz żyję we mnie Chrystus. Właśnie się chciałem teraz zapytać o to twoje nowe życie. Jak to ono teraz wygląda z Chrystusem w boku? Z Chrystusem, którego wołasz każdego dnia, no, budzisz się i wiesz, że możesz na niego pracować. No kiedy tylko mogę, bo tak ogólnie prowadzę treningi, trenuję innych, ale kiedy tylko mogę, to praktycznie codziennie jestem na patelni, czyli metrocentrum i głoszę Słowo Boże. Rozmawiam z ludźmi, daję świadectwa, ludzie się do mnie odzywają, nieraz się spotykam z kimś, mówię poza tym. Teraz taki moment, że akurat mamy zimę, tak? Więc ja to na własną rękę robię, choć też wychodzą ze mną osoby, bo z misją Kerygma w zeszłym roku to całe wakacje jeździliśmy po wschodniej części Polski. To już tak, no jestem, że tak powiem, już trochę, no, można powiedzieć, zaprawionym ewangelistą i daje mi to, nie wiem, uważam, że na dzień dzisiejszy, że po to jestem, tak, tutaj, bo to moje wcześniejsze życie sportowca, ta popularność w miarę, to teraz wykorzystuję to do tego, by właśnie głosić Słowo Boże. Przede wszystkim, co chciałbym powiedzieć, że no jednak 120 parę walk amatorskich stoczyłem, 32 walki zawodowe, a nigdy nie zostałem tak nokautowany. Pół roku temu obroniłem, skończyłem w końcu studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Obroniłem pracę na dwie oceny bardzo dobre, z wyróżnieniem skończyłem studia i jak na, że tak powiem, mordobicę zawodowego, który przez 20 lat, można powiedzieć tak, tłukł się, to uważam, że przede wszystkim przy tych moich niedotlenieniach mózgu spowodowanych sepsą, śmiercią kliniczną, tymi wypadkami, wielu ilościami ataków i padaczki, których no teraz nie mam, bo jestem wolny od tych rzeczy, więc sobie to się wszystko ustopowało, dzięki Bogu oczywiście, to, że ja potrafię tak jeszcze w miarę normalnie funkcjonować, tak, i że ta pamięć nie jest najgorsza i to, że potrafię gdzieś głosić te Słowo Boże i ludzie rozumieją, o co mi chodzi, to naprawdę chwała Bogu, bo już mógłbym pewnie być człowiekiem, który jeździ na wózku przy takich, tak jak powiedziałem, wszystkich perypetiach życiowych, które miały miejsce. Mhm. Też wiem, że po treningu, też po treningach czy po ewangelizacji także dużej ilości osób ty pomagasz. Wiem, że się tak wybierasz, że po tym, po treningu, który dzisiaj odbędziesz, także idziesz no, pomagać innym osobom. Możesz to powiedzieć troszeczkę bliżej o tej akcji? No tak, teraz będę jechał po wywiadzie. Będziemy jechać koło Piły, bo jest też wierząca rodzina. Nie znam tych ludzi jeszcze, ale taka siostra z kościoła powiedziała mi o tej sytuacji, bardzo to dotknęło moje serce. I jedziemy porozmawiać z tą rodziną, nagrać jakieś filmiki takie, zrobić zdjęcia. Chcemy otworzyć zbiórkę na pomagam.pl czy na zrzutka.pl dla tej rodziny, która straciła dach podczas ostatnich wichur. To jest rodzina, która ma czwórkę dzieci. Oboje są pracującymi, ale przy czwórce dzieci no to pokrycie kosztów związanych z naprawą dachu. Jest taki stary dom, który otrzymali od dziadków. Na ten dom, kiedy spadła bomba, więc to były dach łatane na różne tam sposoby i no po prostu to wszystko zostało zerwane, tak? No i trzeba po prostu pojechać, pomóc tym ludziom, no bo od tego jesteśmy, tak? Chwalutko, zbliża się do końca wywiadu. Co byś na końcu chciał powiedzieć telewizją wszystko kąt? Co bym chciał powiedzieć? Jakieś przesłanie czy coś? Co wydaje? Rozumiem, że to jest telewizja chrześcijańska, więc trafia to głównie do ludzi wierzących. Ja kochani, łatwiej jest mówić do ludzi niewierzących, tak? Bo wtedy trzeba zachęcać ich do tego, by otworzyli swoje serca, otworzyli Słowo Boże, by zechcieli poznać naszego Pana. Ale ja bym chciał na dzień dzisiejszy powiedzieć o jednej rzeczy, tak? No bo jednak wszyscy wiemy, że Jezus Chrystus nauczał swoich uczniów przez 3,5 roku, chodził, mówił o tym, jak osiągnąć zbawienie, mówił o tym, czym jest właśnie miłość, miłosierdzie, ale co powiedział na samym końcu, podczas ostatniej wieczerzy, gdy już odchodził tak z tego świata,
powiedział: teraz nowe daję wam przykazanie, abyście wzajemnie się miłowali. I tak jak ja was umiłowałem, abyście wy miłowali siebie. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, że miłość wzajemną u sobie mieć będziecie. I chciałbym właśnie, abyśmy my, jako osoby wierzące, jeszcze bardziej byli napełnieni tą miłością, abyśmy potrafili częstować ludzi niewierzących miłością, uśmiechem serdecznym, byśmy pokazali im, że jest inny świat, że to, co Pan nasz, Jezus Chrystus, przyniósł na świat, że to w nas żyje, że żyje żywe słowo naszego Pana, jest w nas, by ludzie to dostrzegali, byśmy różnili się od świata, by ludzie widzieli, że ta światłość jest w nas. Jesteśmy wszyscy naczyniami, tak, na światłość, abyśmy potrafili innych częstować wszystkim tym, co Pan poczęstował swoich uczniów, a później uczniowie, ci, którzy zakładali pierwsze kościoły, spisali to w Słowie Bożym, czy wynieśli na świat. Duch Święty jest z nami, także pokazujmy i świadczmy o tym ludziom. Dzięki za wywiad. Moim Państwa gościem był Łukasz Janik, wielokrotny mistrz Polski w boksie, pretendent, dwukrotny pretendent do walki o mistrzowski tytuł, ale przede wszystkim uczeni Jezusa Chrystusa. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.